Rozmawiam z panem Grzegorzem Buczyńskim, dyrektorem Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w Najwyższej Izbie Kontroli. Panie dyrektorze, na początek zagadka, czy żeby policzyć, ile biur podróży upadło od początku lipca, wystarczy palców u jednej ręki? Nie wystarczy, ale obu rąk na razie tak. Chyba 9, prawda? Od początku lipca biuro podróży zgłosiło wniosek o upadłość. Niewypłacalność. Myślę, że to, co najbardziej tutaj oburza Polaków w całej tej sytuacji, to obraz ich rodaków wyrzucanych z hoteli albo przetrzymywanych w tych hotelach jako zakładnicy, dopóki ktoś nie zapłaci za ich pobyt. Oglądając takie sytuacje, takie obrazy, pojawia się pytanie, czy nie zawiodło państwo? Dlaczego państwo nie ochroniło swoich obywateli? Dlaczego pozwoliło funkcjonować biurom podróży, które padają potem jak muchy w nieodpowiedzialny zupełnie sposób, zostawiając swoich klientów? Czy można coś zrobić, żeby takim sytuacjom zapobiec? Pana departament rozpoczyna kontrolę, która ma na te pytania odpowiedzieć. Tak, zacznę od tego obrazu. Obraz naszych turystów dotkniętych tego typu okolicznością, a dotyczy to jak na razie 6 tysięcy naszych obywateli, to jedno, ale samopoczucie tych ludzi, którzy chcieli odpocząć, chcieli przystąpić po ciężkiej pracy do wypoczynku, a następnie do pracy, jest naprawdę nie do pozazdroszczenia. Również o wiele liczniejsza grupa, szacuje się, że około 40 tysięcy osób, nie wyjechało na swoje wymarzone wakacje. Mimo, że wykupiło. Pomimo, że spłaciło przedpłatę, bądź też całe kwoty, ale w związku z upadłością, bądź niewypłacalnością biur, po prostu nie wyjechało, więc to oczywiście jest bardzo dotkliwe dla tych zainteresowanych. Pytanie jest, czy państwo zawiodło. No to właśnie jest celem tej kontroli, żeby sprawdzić, na ile przepisy prawne, które trzeba powiedzieć, są ciągle doskonalone, na ile one pozwalają organom właściwym, a właściwość w tej sprawie to głównie marszałkowie województw i polityka w zakresie rynku turystycznego, za którą odpowiada minister sportu i turystyki, czy te organy bardzo się starając w tych przypadkach, tośmy obserwowali, żeby ściągnąć tych ludzi z zagranicy, czy dysponują dostatecznym orężem prawnym i finansowym zabezpieczeniem po to, żeby móc bez jakichś większych problemów reagować w sytuacjach nadzwyczajnych, z jakimi mieliśmy do czynienia w tych 9 przypadkach. Panie dyrektorze, ale to coś musi być nie w porządku właśnie z wielkością tych sum gwarancyjnych, ponieważ no, ewidentnie widać, że w przypadku upadku biura no, one nie wystarczają, ci ludzie zostają na lodzie. No, w tych przypadkach nie wystarczały. Marszałkowie byli tutaj w wielkim kłopocie. My zbadamy to dokładnie, jakie były deklarowane sumy ubezpieczeniowe, czy w ogóle naprawdę polega to, że wszystkie podmioty były ubezpieczone, jakie to były sumy, czy one mieściły się w ryzyku na wypadek właśnie niewypłacalności bądź likwidacji podmiotu, czy one były akceptowane przez Urząd Marszałkowski, no i czy w ogóle cała ta operacja, jeżeli już do niej ma dojść, jest na przykład zagwarantowana po stronie finansowej tak, żeby urzędy marszałkowskie nie dopłacały do tego interesu. Ale to jest tylko jedna sfera. Druga sfera bardzo interesująca, jak sądzę, w tej kontroli będzie taka oto, czy obywatel, klient takiego biura ma szansę zorientować się, jaka jest kondycja finansowa tego biura, bo być może jest to zbiór lakonicznych informacji, które nie dają pełnego obrazu i nie dają pewności udania się na wczasy z takim biurem. Bo w tym momencie jedyną informacją dla klienta, który chciałby wykupić na przykład wycieczkę zagraniczną, jest cena. Jeśli jest ona dziwnie niska, wiemy, że powinniśmy być ostrożni. No ale z drugiej strony każdy z nas przecież chce jeździć jak najtaniej, kupować też jak najtaniej. Rzeczywiście niektóre oferty są szokująco niskie i one wyglądają na atrakcyjne, no ale później się okazuje, że niekoniecznie. I zastanowimy się nad tym, przebadamy to, w jakim stopniu
jest to wynik pewnej wyniszczającej, tak bym to nazwał, walki konkurencyjnej. Proszę pamiętać, 3300 podmiotów, które się tym zajmują, to jest sporo, ale czy to jest wynik na przykład i na ile to jest wynik upadków bądź też zachwiania na rynku transportowym, bądź też hotelarskim, który bezpośrednio i bardzo błyskawicznie przenosi się na kondycję finansową biur podróży. To wszystko zbadamy i chcemy też postarać się, na ile to będzie możliwe, żeby możliwie szybko napisać informacje o wynikach kontroli, no, po to, żeby ona się przydała. Bardzo się spieszymy, żeby przeprowadzić ją jeszcze w tym sezonie turystycznym, dlatego że no, wtedy odbywają się te procesy zagrożenia albo też pozytywne elementy. Jesteśmy też. Czy kontrolerzy będą mogli na żywo obserwować te mechanizmy? Kontrolerzy będą mogli uczestniczyć w tej grze o klienta i w tej grze, jak zadowolić klienta zgodnie z zawartą umową. Jest duża życzliwość, jest dużo różnych organizacji, Instytut Turystyki, Polska Izba Turystyczna, które na pewno też chciałyby, żeby tę sprawę uregulować, żeby znaleźć te słabe punkty, i tak widzę rolę NIK-u, i tak widzę cel i zakres tej kontroli. Czy w raporcie po tej kontroli pojawi się informacja o tym, czy państwo mogło w tej sytuacji, w całej tej historii tych nieszczęsnych 9 biur podróży, które opadły, czy mogło zrobić coś więcej? Myślę, że taka odpowiedź się znajdzie. Na tle tych 9 wydarzeń, tych 9 biur, których spotkało to nieszczęście, że musiały zrezygnować z działalności bądź ogłosiły niewypłacalność. W takim razie, panie dyrektorze, z niecierpliwością czekamy na efekty tej kontroli. Bardzo dziękujemy.